najczęściej ludzie gubią na polu cukrowym? Najczęściej są do nas przynoszone dokumenty, portfele, telefony komórkowe. No dokumenty, tego jest najwięcej. Ile z tego daje się odzyskać? Dosyć sporo. W zasadzie bardzo dużo ludzi przychodzi do nas pytając się o swoje rzeczy, głównie po koncertach, bo to jest moment, kiedy skaczemy i telefon, portfel, dokumenty wypadają nam z kieszeni i z reguły zaraz po koncercie przychodzą, pytają się o te rzeczy. Jeśli coś nie zostanie odebrane, to co się z taką rzeczą później dzieje? No to wtedy pakujemy to do koperty, jeżeli tylko mamy adres do takiej osoby, no w przypadku dokumentów to z tym nie ma żadnego problemu. Pakujemy do koperty i odsyłamy do takiej osoby. Thank you.